Prawo tutaj jest sprawą prostą. Awantury będą karane chłostą. Prawo tutaj jest sprawą prostą. Awantury będą karane chłostą. Szybkość zastąpiła honor, a mądrość została odarta ze szlachetności. Zamiast hojności jest skąpstwo. A waleczni zmienili się w tchórzy. Ludzie zatracili współczucie, więc i bogowie nie mają współczucia dla nich. To bogowie zesłali bestie. By ukarać nas za nasz... Nie zamkniecie ust bra... Chytrość zastąpiła honor, a mądrość została odarta ze szlachetności. Zamiast hojności... Ciężko na służbie z pustym. A waleczni zmienili się w tchórzy. Ludzie zatracili współczucie, więc i bogowie nie mają współczucia dla nich. Ciężko na służbie z pustym brzuchem. Wiedźminie, muszę z tobą pilnie pomówić. To sprawa wielkiej wagi. No i jak tam twoja rana? Goi się dobrze, ale jeszcze przez jakiś czas mam się trzymać z dala od kłopotów. I prawdę mówiąc, jest to powód, dla którego chciałem z tobą porozmawiać. Naprawdę chcesz, żebym wpakował się w kłopoty w twoim imieniu? To się jeszcze zobaczy. Widzisz, jest pewna dziewczyna, właściwie dama. Wydaje mi się, że ktoś rzucił na nią zły urok. Albo jakąś klątwę. Niech zgadnę. Z dnia na dzień stała się odległa i wyniosła. Choć jeszcze poprzedniej nocy była zalotna i pełna powabu. Żartujesz sobie? To poważna sprawa. Choć nie przeczę, że wspomniana dama jest bardzo bliska memu sercu. Boję się, że padła ofiarą złych czarów. I nie ma nikogo, kto mógłby jej pomóc. A skąd pomysł, że chodzi o klątwę? Zachowaj, proszę, dla siebie wszystko, co powiem. Normalnie nie byłbym tak niedyskretny, ale bardzo się o nią niepokoję. Vivienne unika ludzi i mimo, że jest najpiękniejszą spośród panien, trzyma mężczyzn na dystans. Ja postanowiłem uciec się do podstępu. Czy podstęp przystoi rycerzowi? Na wojnie? Tak. A miłość to przecież wojna. Zatem pewnego wieczora zaczaiłem się pod domem jej szwaczki. A gdy Vivienne wychodziła, wpadłem na nią niby przypadkiem i zaproponowałem, że ją odprowadzę. Przystała na to i z początku wszystko szło dobrze. Zgodziła się wracać dłuższą drogą. W końcu zaczęła nawet odpowiadać na moje próby podjęcia rozmowy. Aż tu nagle z jej ust w połowie zdania wydobył się dziwny pisk. Stanąłem jak wryty, a ona zaczerwieniła się i rzuciła do ucieczki. Nie pobiegłem za nią wtedy. Ale jeszcze kilka razy próbowałem się do niej zbliżyć, bo chciałem się dowiedzieć, co się dzieje. Bałem się, że wpadła w jakieś kłopoty. Zauważyłem, że nocą często wychodzi do lasu. Spaceruje po polanie, niedaleko sadzawki.
Czasem próbowałem iść za nią, ale gubiłem ją za każdym razem. Jakby rozpływała się w powietrzu. A może po prostu miała chore gardło? Nie zawracałbym ci głowy, gdybym uważał, że ten dźwięk był naturalny. Zauważyłeś u niej jeszcze jakieś inne objawy? Nie, od tamtej pory mnie unika. Ale ludzie plotkują. Co mówią? Że jest skryta, że nikt jej nigdy nie widział po zachodzie słońca, że potrafi nagle zniknąć. Nadal nie widzę w tym nic niezwykłego. Opowiedz mi więcej o Vivienne. Kim jest? Skąd pochodzi? Jest dwórką jaśnie oświeconej. Jej matka też była dwórką, a ojciec rycerzem. Tyle udało mi się dowiedzieć. Ale księżna złości się, gdy o nią wypytuje. Vivienne spędza dnie za murami pałacu. Ale mamy szczęście, bo została patronką tegorocznego turnieju. Każdy uczestnik będzie mógł z nią porozmawiać. To mamy raczej spory problem. Nie jestem uczestnikiem. Wszystko już sobie przemyślałem. Zajmiesz moje miejsce i będziesz miał szansę z nią porozmawiać. Bardzo mi zależało na wygranej w tym turnieju. Ale dla Vivienne zrobię wszystko. Na czym dokładnie polega ten turniej? To największe wydarzenie roku. Rycerze z całego świata zjechali się i będą walczyć o najwyższą nagrodę. Ale przede wszystkim o chwałę. Będzie jazda konna, strzelanie i walka piesza. Zakwalifikowałem się pierwszy raz i miałem wielkie nadzieje związane z tym turniejem. Ale... Tak, wiem. Wszystko dla Vivienne. To niecodzienne zadanie. Nie zawsze muszę przystępować do rycerskiego turnieju, żeby wypełnić zlecenie. Dlatego moja cena też nie będzie codzienna. Nie jestem bogaczem. Ale oczywiście chcę cię sprawiedliwie wynagrodzić. Ile zażądasz? Zgoda. Tyle uda mi się zebrać. Dobrze. Zajmę się tą sprawą. To brzmi dość ciekawie. Jestem twoim dozgonnym dłużnikiem. Teraz tylko musimy się upewnić, że nie odpadniesz z turnieju, dopóki nie spotkasz się z Vivienne. To znaczy? Czy mógłbyś mi najpierw pokazać, jak strzelasz, jeździsz konno i fechtujesz? Musisz poznać zasady turnieju i nauczyć się, jak je stosować w praktyce. Nie chodzi o to, że nie wierzę w twoje umiejętności, ale każdy przecież musi ćwiczyć. Nawet Wiedźmin. Poza tym turniejowe konkurencje na pewno się różnią od tego, z czym masz na co dzień do czynienia. Przede wszystkim wyścigi. To od czego zaczniemy? To wszystko, o czym wspomniałeś, trenuję na co dzień. Tylko z potworami, a nie manekinami. Nie potrzebuję treningu. Od razu pójdę zapisać się na turniej. Idź teraz do namiotu rejestracyjnego. Honor honorem, chwała chwałą, ale w papierach wszystko musi się zgadzać. Mistrzu Wiedźminie, nie szukacie kogo do terminu? Jebnę chyba to wszystko i pójdę owce wypasać. Ślubuję z Hanzami walczyć do ostatniego tchu. Mego lub ich.
Witaj. Chcę się zgłosić do turnieju. Naturalnie. Najpierw załatwmy formalności. Na prośbę Guillauma zbadałem twoją historię pod kątem heraldyki. Jakie rezultaty przyniosły twoje badania? Z moich ustaleń wynika, że możesz wystąpić jako Geralt z Rivii. A to niespodzianka. Lub jako wielmożny Ravix z Czteroroga. Nie co roku zdarza nam się uczestnik, który może się poszczycić aż dwoma herbami. Które miano wybierasz? Ciekaw jestem, czego się dowiedziałeś o Geralcie z Rivii. W roku 1267 niejaki Geralt, członek cechu wiedźmińskiego, został pasowany na rycerza przez królową Mewę i mianowany Geraltem z Rivii. Była to nagroda za specjalne zasługi odniesione w bitwie o most na Jarudze. Zakładam, że waszmość wie, o jaką bitwę chodzi. To były czasy. We dwóch z Kahirem poprowadziliśmy garstkę Nordlingów przeciwko Nilfgaardzkiemu oddziałowi. Wygraliśmy bitwę, bo koniecznie musieliśmy się przedostać na drugi brzeg rzeki. Ravix z Czteroroga? Jak się do tego dokopałeś? Tutaj, w Toussaint, traktujemy heraldykę poważnie. Jedna wizyta w książęcych archiwach wystarczyła, żeby zdobyć wszystkie potrzebne dane. Pod mianem Ravix z Czteroroga wystąpiłeś na uczcie z okazji 15 urodzin królewny Pawetty, córki królowej Calante z Cintry. Zgadza się. Niech będzie, wielmożny Ravix. Możesz wziąć tarczę ze swoim herbem. Jestem wiedźminem. Wiedźmini nigdy nie walczą, używając tarcz. Ale kto mówi o walce? Tarcza to symbol uczestnika turnieju. Możesz ją zabrać na pamiątkę. W takim razie dziękuję. Czy ktoś już cię instruował na temat wyzwań turniejowych, nagród i składania przysięgi? Jeśli nie, niechaj mi będzie wolno opowiedzieć ci o wszystkim. Guillaume wspominał o konkurencjach, ale chciałbym mieć jasność. Jakże chwalebny pęd do wiedzy. Są trzy konkurencje. Strzelnica, gdzie zmierzysz się z przeciwnikiem. Potem jazda konna na czas. Celne strzały do tarcz i trafienia w manekiny sprawią, że zostanie ci doliczony dodatkowy czas na ukończenie gonitwy. Na końcu walka drużynowa na arenie i wreszcie ostateczny pojedynek z zeszłorocznym czempionem. Wyniki każdej konkurencji będą na bieżąco podawane na tablicy przed moim namiotem, więc zawsze można sprawdzić, kto w danej chwili prowadzi. Wygodne. Nie ukrywam. Kwestia nagród bardzo mnie ciekawi. Za każdą wygraną konkurencję zwycięzca otrzymuje trofeum. Laureat wszystkich konkurencji stanie do ostatecznej walki o chwałę i najwyższą nagrodę tegorocznego turnieju. A ten, kto pokona zeszłorocznego czempiona, dostanie nagrodę główną. W tym roku jest to miecz, który zostanie wykuty specjalnie dla zwycięzcy przez samego Corneliusa z Asengardu, słynnego mistrza płatnerskiego. Jaśnie oświecona sprowadziła go aż z Nazairu. Mówiłeś coś na temat przysięgania? Zgodnie z naszym obyczajem, rycerze wybierają sobie treść przysięgi, która będzie ich wiązała na czas całego turnieju.
ślubują na coś, co reprezentuje ważną dla nich cnotę. Mam wrażenie, że wiem już wszystko na temat rycerskich turniejów. Wyśmienicie, wyśmienicie. W takim razie, na co chcesz przysiąc? Przysięgam na czaplę, że będę walczył z poszanowaniem cnót rycerskich. Niech bogowie wspierają cię w twoim postanowieniu i wypełnij te dokumenty. Z mojej strony to już wszystko. Za wstawiennictwem Guillauma dostajesz zbroję turniejową. Błyszcząca. Zostanie ci także udostępniony osobny namiot na czas trwania turnieju. Namiot jest niedaleko areny. Powodzenia! Błędnym rycerzem? Żarty na bok, ja tu pracuję. Też bierzesz udział w turnieju? Ba, będę się mierzył na kusze z Reinfarnem Zatrę. Widziałem go przed chwilą. Strasznie jest zajęty. Faszeruje sobie do Kalfistechem, jakoby dla polepszenia koncentracji. To chyba sprzeczne z zasadami. A kto Nilfgaardczykowi zabroni? Posłuchaj, Geralcie, mam dla ciebie informację. Twój pojedynek strzelniczy wypada o takiej porze, że będziesz miał słońce w oczy. Nie robi mi to specjalnej różnicy. Ale przyjemności pewnie też nie sprawia. I tak musimy czekać, więc zagraj ze mną w gwinta. Wygrasz, to się z tobą zamienię. Jestem południowcem, słońce mi nie wadzi. Nigdy nie odmawiam partyjki gwinta. Gratuluję. W takim razie zamieniamy się. Czas szybko minął. Zaraz powinna zjawić się panna Vivienne. No, ruszam do boju pierwszy. Powodzenia. Bądźcie pozdrowieni, rycerze. W tym roku przypadł mi zaszczytny obowiązek patronowania turniejowi. Walczcie godnie, abym mogła któregoś z was uhonorować najwyższą nagrodą. Złożyliście wasze przysięgi, przygotowaliście ciało i ducha. Nadszedł więc czas, by stanąć w szranki. Przed wami Horm Akerspark, to książę prosto z Mecht, brat mości cesarza i pierwszej wody śmiałek. Za cel
obierze tylko niebieskie tarcze. Przeciwko niemu nowy, szerzej nieznany pan. To Rawiks z Czteroroga. Niech się pokłoni nam. Jego celem będą tylko czerwone tarcze. Niech zwycięży najlepszy! Rawik już ustrzelił ponad połowę cel. Czy uda mu się dotrwać? Czy przegra? Tak ja wiem. Rawik. Imtrawiks z Czteroroga. Wygrana już jest jego. Oko wytężał dzielnie i wreszcie dopiął swego. Oto nagroda. Kusza zdobna w twój znak herbowy. Gratuluję. Dzięki, pani. Możesz mi powiedzieć coś na temat pozostałych nagród? Nie mogę poświęcać ci więcej czasu niż innym uczestnikom. Mam tu obowiązki. Wybacz. Wyczuwam bardzo silne drżenie medalionu. A to może oznaczać tylko jedno. Magię. Używam perfum wykonanych przez czarodziejkę. To pewnie dlatego. Przegrać z takim przeciwnikiem to jak wygrać. Przyjmij i moje gratulacje. Dziękuję. Dobra robota. Ja tymczasem dowiedziałem się, który namiot należy do Vivien. Może znajdziesz w nim jakiś ślad. Miałeś rację, że Vivien jest w jakiś sposób zaklęta. Wyczułem to, gdy otwierała turniej. W takim razie nie mamy czasu do stracenia. Chodźmy. Tak. Pójdziemy teraz. To jej namiot. Rozejrzyj się w środku. A jak ktoś będzie nadchodził, zahukam jak sowa. Wyraźne ślady pazurów. Cokolwiek je zostawiło. Nadobna Vivien. Miało spore rozmiary. Głębice, jak wstążeczka purpury, wargi twe. Piersi twe jak... Musimy się dowiedzieć, co dolega Vivien. Słoiczek maści maskującej. Bardzo silne działanie magiczne. Ubrania są wyłącznie ciemnozielone i złote. Widać nie tylko Yen ma obsesję kolorów. Pióro wilgi
Vivien trzyma ptaka w klatce? Jeśli tak, to nie widać go tutaj. Bruksy mają słabość do ptaków. Ktoś idzie. Szybko. Miałeś zahukać. Potem pogadamy. Musimy teraz wracać na turniej. Już czas na drugą konkurencję. Panowie, czego szukacie w namiocie damy? Natchnienia? Poszli mi stąd! A co tam robisz? No i sprawa w turniejowa. Nic ważnego. Chłopcy malowani, powodzenie na łowach ludzi. Smażone jaja ropuchy, smocze oczy na pasyku! Mężni rycerze, szlachetne damy, popatrzcie sami, kogoż tu mamy. To kwiat rycerstwa, chłopcy jak złoto. Z daleka przybyli tu do nas, z ochotą. Sprawdźmy, czy wszyscy są już tu z nami. Ich miana opiewać będziemy latami. Halmerin, baron Lonfal. Linos z Mettiny. Reinfarn z Aptre. Horm Aker Sparks Mech! Donimir Stroj! Guy de Boisfren, rycerz księżnej Anarietty! Delwyn z Kreżion! Hrabiataj z Dorndal! Hansy, książę Lyri i Rivi! Rawiks z Czteroroga. Specjalne brawa dla Greguara z Gorgona. Słynny milczący rycerz to czempion zeszłorocznego turnieju. To z nim zwycięzca wszystkich konkurencji zawalczy o wygraną. Czy czyjaś niewiedza wymaga mojej interwencji? Któryś z panów chce przypomnienia zasad konkurencji? Ja poproszę. Nim czas upłynie wartki. A normalnie się nie da? Wykluczone. Nim czas upłynie wartki, a rumak zmęczy się. Przejechać trzeba bramki i tart zestrzelić z pięć. Zbijanie manekinów po drodze doda czas. A każdy trafny strzał doda go jeszcze raz. Ja, i wszystko jasne. Rawiks z Czteroroga, co? Dobre sobie. Mnie nie nabierzesz. Do dziś noszę ślad po spotkaniu z twoim parszywym żelastwem. Co? Nie pamiętasz mnie? Jestem Tajnes z Dorna. I przysięgam ci, że jeszcze przed zakończeniem turnieju dodam kolejną szranę do kolekcji, którą nosisz na gębie. Skończyłeś? To odsuń się. Przeszkadzasz mi. Oto patronka, pani Vivien! Jej gracja was natchnie na cały dzień! Bądźcie pozdrowieni, rycerze! Niech moja łaska prowadzi was i wskazuje wam drogę honoru, męstwa i chwały. Przyjmij życzenia szczęścia i skup się na turnieju. Tylko. Wasza kolej, panie! Spinajcie wraz rumaka! Niech w tyle nie zostanie! Szlachetne panie i panowie! Za chwilę koni zjedzie tu mrowy! Gonić się będą z wiatrem na czas! Taka rozrywka dla całych mas!
szlachetny rawic czteroroga. W słońcu jak błyskawica lśni jego ostroga. Naprzód! I poszedł! Bieg, skok! Jak błysk, jak smok! Prawurowa jazda! Piękny pokaz prędkości! Toć prawdziwa gwiazda! Aby uczcić uczestników i opiewać rycerzy, będziemy dziś się bawić przy dobrej wieczerzy! Będzie przednie wino! Kto żyw, niechaj bierze! Gratuluję! Oto twoja nagroda. Siodło z wymalowanym hełmem. Wielkie dzięki. A przy okazji, moja służka widziała mężczyznę o białych włosach, który wymykał się z mojego namiotu. Wiesz może, kto to mógł być? Pojęcia nie mam. Co za dziecinada. Gratuluję wygranej w doskonałym stylu. Już prawie nie żałuję, że sam nie mogę startować. Musimy to opić. Chodź ze mną na ucztę. Poczekamy razem na Vivienne. Zgoda.
I co sądzisz na temat Vivienne? Nietuzinkowa uroda. Nie to miałem na myśli. Jeszcze za wcześnie, by powiedzieć cokolwiek wiążącego. Udało mi się ustalić, że używa niezwykle silnych, maskujących iluzji. To znaczy, że naprawdę może wyglądać inaczej niż wygląda? To wszystko to na razie tylko domysły. Znalazłem pewne wskazówki i zastanawiam się, czy twoja Vivienne nie jest przypadkiem Bruksą. Bruksą? W sensie wampirzycą? To nie jest jeszcze pewne. Mamy jeszcze trochę czasu, zanim Vivienne się pojawi. Napijmy się. Za Vivienne. Mam nadzieję, że zdołasz jej pomóc. Za Vivienne. Kiedy pierwszy raz ją ujrzałem, zrozumiałem, o czym mówią te wszystkie piękne wiersze i ballady. Miłość to nie tylko poezja. Czasem przybiera bardzo brzydko prozaiczne oblicze. Mówisz tak, bo nie znasz dobrze Vivienne. Życie z nią to byłaby sama słodycz. Pamiętaj, że ty też jej dobrze nie znasz. Chyba coś ci upadło. Żądam satysfakcji! Znieważyłeś mnie dwukrotnie! I dwa razy powinny wystarczyć. Odmawiasz pojedynku? W takim razie pokażę ci, jak traktuję tchórzy! Trzy do zera, Tynes. Powinieneś poważnie pomyśleć, czy chcesz mnie spotkać po raz czwarty. Zabiję cię, odmieńcze! Miałeś swoją okazję, panie. Nie wykorzystałeś jej. I teraz powinieneś odejść. Jeszcze się spotkamy, mutancie!